ręce, nie mieliśmy wsparcia kompletnie ze strony opozycji. Nie mieliśmy wsparcia ze strony Donalda Tuska, nie mieliśmy wsparcia ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale zarówno Lewicy, jak i Polski 2050. Przygotowywaliśmy ustawę, specustawę, która pozwalała rozwiązać pewne kwestie, czyli ograniczyć emigrację. I tutaj również nie mieliśmy wsparcia ugrupowań opozycyjnych. Po prostu nie głosowali za tym, co jest zgodne z interesem narodowym. Teraz, w obliczu, kiedy Rada Europejska próbuje nam narzucić emigrantów, można powiedzieć, taką drogą niepokojową, niesolidarnościową, ale na zasadzie przymusu, my bronimy się w ten sposób, że poprzez głos pana Jarosława Kaczyńskiego chcemy odwołać się do referendum, czyli chcemy odwołać się do społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że społeczeństwo, obserwując to, co się dzieje za granicą, co się dzieje w Niemczech, we Francji, no przekona naszych posłów opozycji, polityków opozycji, ale i tą część społeczeństwa, która jest za tym, żeby wpuścić do nas, do Polski, nielegalnych migrantów, opowie się i wzmocni, że tak powiem, głos naszego rządu na arenie Unii Europejskiej. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przekazał informację, że Polska nie zgodzi się na przymusową relokację imigrantów z tego względu, że jest to niesprawiedliwe, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani w przypadku, kiedy udzieliliśmy wsparcia prawdziwym uchodźcom, takim klasycznym uchodźcom ukraińskim, którzy przekroczyli polską granicę w obliczu agresji wojny na Ukrainie, szukając tutaj schronienia. I tutaj zostaliśmy bardzo niesprawiedliwie potraktowani, bo szacowana pomoc to jest około 50-100 euro za jednego uchodźcę ukraińskiego. Natomiast w przypadku, gdybyśmy nie przyjęli uchodźców z innych stron świata, to ta kara wyniosłaby 20 tysięcy euro. No, jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale sprzeczne z solidarnością Unii Europejskiej, sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej. Przed tym się bronimy. I szanowni Państwo, największy problem to jest właśnie to, że nie mamy wsparcia Donalda Tuska. On, gdy budowana była zapora, to z kpiną podchodził do tego, że ta zapora nie zostanie zbudowana ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat, że my rzekomo rozkradniemy te pieniądze, które są przeznaczone na to, a jest to kwota niebagatelna, ponad 1 miliard złotych. Jest to kwota, którą tak na dobrą sprawę Unia Europejska powinna nam w pewnym sensie finansować. Dlatego też chcemy się odwołać do referendum i bardzo dobrze, że taki pomysł ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Unii Europejskiej padł, bo to będzie wzmocnienie naszego rządu w negocjacjach z Unią Europejską. Proszę Państwa, tak jak mój kolega, pan poseł Warzecha powiedział, sprawa muru na granicy Polska-Białoruś budziła wielkie kontrowersje, ale zanim podjęliśmy ustawę w październiku 2021 roku, wszyscy Państwo obserwowaliście, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, na granicy z Białorusią. Tak jak było powiedziane, niektórych to zaskoczyło, ale również to była przygrywka do inwazji Rosji na Ukrainę, aby odwrócić uwagę całej Europy od problemu, z którym się mierzył w tym czasie Putin. Pamiętacie Państwo te obrazki, kiedy nasza policja, nasi żołnierze, nasza straż pożarna walczyła z nielegalnymi emigrantami, rzucali różnego rodzaju kamieniami, drzewem, no to co mieli, prawda, pod ręką, chcąc forsować granicę, gdzie kilkanaście kilometrów dalej ta granica mogła być przez nich przekroczona, ale legalnie, oczywiście poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. Zapadła decyzja w październiku 2021 roku na posiedzeniu Sejmu o budowie muru, gdzie 274 posłów głosowało za, 172 posłów głosowało przeciw. Przede wszystkim to byli posłowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski 2050. Dzięki Bogu udało się tą ustawę przepchnąć, przepraszam za wyrażenie, uchwalić. I proszę Państwa, tak jak tu kolega powiedział, pan Donald Tusk powiedział, że tej
zabory nie będzie ani w ciągu jednego roku, ani w ciągu trzech lat, że nigdy jej nie zobaczymy, nikt jej nie zobaczy i zamiast wielkiego muru będzie wielki wał. Dzisiaj mur długości ponad 200 km stoi na naszej granicy, chroni ją przed nielegalnymi imigrantami. Nie wiem, czy Państwo śledziliście wczoraj informację, że coraz więcej samolotów z całego świata przylatuje do Mińska. Najprawdopodobniej możemy spodziewać się kolejnej takiej fali, a atmosferę dodatkowo podgrzewa informacja, że grupa Wagnera w tej chwili jest na Białorusi. Musimy się na to przygotować. Kwota 1 615 000 000 zł została wydatkowana, ale rząd Zjednoczonej Prawicy przede wszystkim ma na myśli bezpieczeństwo Polaków. I ta zapora przynajmniej w jakiś sposób to bezpieczeństwo nam gwarantuje. Ale pani poseł, europoseł Ochojska, przedstawicielka Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, cieszy się, że Polska, która broni granic Europy przed nielegalnym napływem, cieszy się, że Unia Europejska nie wsparła tej budowy, a osobiście uważamy, że to było również obowiązkiem Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Ale jeszcze pamiętacie, jak powiedziałem Państwo, wycieczki posłów Starczewskiego, pani wicemarszałek Senatu, która zasłaniała się legitymacją, prawda, parlamentarzystki, która chciała nielegalnie przekroczyć tą granicę. Nic z tego nie wyszło i skandaliczne słowa byłego członka, jednego z przywódców Solidarności, co jeszcze bardziej dziwi, pana Fracymiuka, który porównał polskich żołnierzy do śmieci. Nasz rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd pana premiera Morawieckiego, pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego dbał i dbał będzie o interesy Polaków, bezpieczeństwo Polaków. I pan Donald Tusk, zapytany na konferencji w marcu w Sosnowcu, dlaczego był przeciwny budowie muru, powiedział, że on nigdy czegoś takiego nie powiedział. Po prostu zapomniał o tych słowach wypowiedzianych w październiku 2021 roku. Kiedy była procedowana ustawa o tej zaporze na granicy polsko-białoruskiej w październiku 2021 roku, to w sierpniu i we wrześniu tą granicę próbowało przekroczyć 8 tysięcy osób. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mija 24 miesiące i my nie mamy tej zapory. Więc gdybyśmy wtedy wpuścili te 8 tysięcy, to w ciągu tych 24 miesięcy to by było 100 tysięcy co najmniej nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Przecież oni byli transportowani samolotami do Białorusi. Przecież to była jedna wielka, potężna akcja przygotowana przed tą wojną na Ukrainie. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby oni tutaj byli. Gdybyśmy ich wpuścili i oni byli. Byśmy musieli wtedy tutaj się zajmować właśnie tymi imigrantami, a przecież z nimi mogli przyjść również różne osoby, niekoniecznie imigranci, i mogły być różne akcje w Polsce, żeby zdestabilizować państwo. I my musielibyśmy się wtedy zajmować nie pomocą Ukrainie, tylko musielibyśmy się zajmować tu właśnie wewnątrz państwa polskiego tymi osobami, które by tutaj niekoniecznie robiły to, co byśmy chcieli i zachowały się jak chcieli. Także, Szanowni Państwo, ja tutaj mam głosowanie, o którym mówił pan poseł Chmielowiec, jak głosowały poszczególne kluby tutaj. I tutaj to jest jasno właśnie, że 130 osób, 121 osób z Koalicji Obywatelskiej głosowało przeciw, 46 osób z Lewicy przeciw i 6 osób z Polski 2050 głosowało przeciw. Tak, tych posłowie z naszego regionu. I chciałem jeszcze powiedzieć, że nie tylko, że głosowali przeciw, ale podczas procedowania tej ustawy też były dwa wnioski o odrzucenie projektu tej ustawy w całości. Że posłowie nawet nie chcieli dyskutować, no bo odrzuceniem właśnie projektu ustawy w całości, to po prostu nie chcemy nad daną ustawą w ogóle dyskutować. Był to projekt
wniosek Koalicji Obywatelskiej, jak również Lewicy, który był złożony w Sejmie. Granica ma 400 km, 200 to jest wodna, 200 to jest lądowa i wiemy, w których momentach, jak były przywożeni ci nielegalni imigranci w takie miejsca, w którym mogli tą granicę przekraczać. Byli przecież instruowani przez służby białoruskie i przecież ta słynna koncertiera, która była tam, ta zapora taka tymczasowa, to przecież służby białoruskie dostarczały im i drabiny, i sprzęt. To była cała akcja przygotowana przeciwko Polsce. W związku z czym dzisiaj też to, co już było tu kilkakrotnie powiedziane, pan poseł, który był w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej się wypowiadał, powiedział, że ta ustawa, projekt ustawy jest zły. Ten projekt ustawy jest zły. W związku z powyższym nie może być dalej i wcale nie będzie dla bezpieczeństwa Polek i Polaków. Więc w jaki sposób, ja zadaję pytania, my mamy się zabezpieczać, mamy zabezpieczać granicę wschodnią Unii Europejskiej od Łukaszenki, od Białorusi i od Putina. Zadajmy takie pytanie, w jaki sposób będziemy zabezpieczyć, skoro nie tym murem, który jest naszpikowany elektroniką, która jest doskonale przygotowany i wiadomo rzeczą, że po naszej stronie są strażnicy ze Straży Granicznej, którzy właśnie oni swoim życiem, zdrowiem pracując musieli reagować na wszystkie te akcje z tamtej strony. A jeszcze chciałem powiedzieć, że w 2013 roku został zlikwidowany posterunek Straży Granicznej Podkarpackiej w Nowym Sączu. Także były likwidowane również posterunki Straży Granicznej tutaj Karpacki, taki został zlikwidowany. Także zadajemy też to pytanie tutaj posłom z Platformy Obywatelskiej z Lewicy, z całej Polski, ale głównie z Podkarpacia, bo wiemy, jak bardzo dużo musieliśmy nasze społeczeństwo podczas tej strasznej wojny, jaki wielki ciężar poniosło, przyjmując uchodźców, ale też i organizując im transport dalej, bo nie tylko samo przyjęcie, ale było to też transport dalej. Wiemy, ile tu państwo i też dzięki wielkie państwo wszystkim, również i mediom, że się bardzo mocno w te akcje państwowo włączyliście. Wczoraj też już odbiegając od tematu, podpisaliśmy pani wojewody ze starostą powiatu mieleckiego i z wicestarostą i z dyrektorem szpitala umowę na mikroskop. Jest to 1 300 000 złotych. Mikroskop na neurochirurgię do specjalistycznego szpitala powiatowego w Mielcu. To bardzo ważna sprawa, ponieważ kilkunastoletni ten mikroskop był już zużyty i bardzo mocno panowie ordynatorzy i dyrekcja szpitala o to zabiegało. Nie udało się w tamtym roku, chociaż te środki były przyznane, ale nie udało się, bo było mało czasu, ale w tym roku już jest ogłoszony przetarg i udało się te 1 300 000 złotych na mikroskop dla powiatowego specjalistycznego szpitala pozyskać. Chciałem powiedzieć również, że został ogłoszony nabór dla gmin, który PGR-owskich tutaj od 22 czerwca został ogłoszony nabór. Jest ten nabór do gmin PGR-owskich do 31 lipca. Zachęcamy gminy PGR-owskie do składania wniosków. Z powiatu mieleckiego w tamtym naborze ponad 18 milionów środków trafiło do miasta Mielca, do powiatu mieleckiego i do gmin powiatu mieleckiego, między innymi i na drogi, i na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ale też i na salę gimnastyczną i na rozwiązania takie, które będą służyły w ruchu drogowym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ronda. Także duże środki, które można też pozyskać cały czas też. Mając na względzie bezpieczeństwo granic, tu chronić się przed uchodźcami, to też te wszystkie sprawy dla samorządów też wspieramy, samorządy wspieramy poszczególnych mieszkańców swoich miejscowości, swoich powiatów. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeszcze tytułem uzupełnienia. Pewnie Państwo wszyscy śledzą doniesienia, jak wygląda sytuacja na zachodzie, w Niemczech, we Francji, jeśli chodzi o kąpieliska i baseny. Tam uchodźcy, oczywiście trzeba przyznać, z odmiennością kulturową, przychodzą na te baseny, żeby wykorzystać tę możliwość, kiedy tam się pojawiają młode kobiety, napastują te kobiety, molestują seksualnie, no i próbują nawet dokonać gwałtu. My nie mówimy, że to jest, nie można uogólniać, że wszyscy emigranci tak się zachowują, ale po prostu ci emigranci, którzy poza kontrolą wpływają i nie chcą tutaj pracować w Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji, oni korzystają ze socjalu. Tak naprawdę nigdy nie chcą się zasymilować i ich celem jest jeszcze sprowadzić resztę rodziny do tych państw. I jeśli Unia Europejska, jeśli Rada Europejska na to sobie pozwoli, to po prostu ten proceder będzie w nieskończoność trwał. Dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy stoi na stanowisku takim, żeby wspomagać oczywiście te kraje, które te wymagają tych mieszkańców Afryki, Azji, tam na miejscu, żeby środki finansowe kierować tam na miejscu, żeby dokonywać jakiejś przemiany społecznej, kulturowej, żeby tam mogli się kształcić, żeby mogli zdobyć zawód i ewentualnie później podejmować pracę. Zarzuca się nam również, opozycja zarzucała, że my przyjęliśmy rzekomo w 2022 roku 130 kilka tysięcy emigrantów. No, drodzy Państwo, to jest po prostu manipulacja, kłamstwo. Owszem, przyjeżdżają z Azji, przyjeżdżają z Białorusi, Ukraińcy, ale oni tutaj pracują, podejmują pracę, są na kontraktach i to jest jakby zrozumiałe. I 8 tysięcy do 10 tysięcy również z pracowników będzie pracowało przy budowie olefin dla PKN Orlen, ale to są fachowcy, to są pracownicy, którzy zostali zatrudnieni przez firmę, która wygrała przetarg, między innymi Hyundai. Czyli to są zarzuty bezpodstawne, celowe, mające wprowadzić jakby w błąd opinię publiczną, że my jesteśmy przeciw przyjęciu nielegalnych emigrantów, a rzekomo mimo wszystko przeciekają tutaj jakoś przez granicę, przechodzą i są w Polsce obecni. No i chciałem jeszcze na koniec przytoczyć cytat pani europoseł Janiny Ochojskiej. Co to za problem, jeśli musielibyśmy przyjąć 10, nawet 50 tysięcy imigrantów? Co to za problem? Ludzie poznają nową kulturę. Takie jest, proszę Państwa, podejście europosłów opozycji, europosłów Koalicji Obywatelskiej. Takie jest podejście posłów, którzy zachowywali się przy tej granicy, no można powiedzieć, niezgodnie z wszelkimi zasadami. Już nie mówię, że polityk się tak nie powinien zachować, ale człowiek się nie powinien zachowywać. Bo gdy jest strefa o ograniczonym ruchu, są określone rygory, jest wojsko, nie można biegać z reklamówkami, nie można robić tam konferencji prasowej i jakby zmniejszać wagę tego przedsięwzięcia, przed którym stoi Polska. Dziękuję za uwagę i bardzo proszę, jeśli są jakieś pytania.